Dzień dobry, mili kochani państwo. Tak jest, mamy piątek, czyli koniec tygodnia, ostatni program w tym tygodniu. Niestety nie dłuższy z tej okazji, ale mamy bardzo fajne zagadki i oczywiście pieniądze. Zagadki są już na ekranie, także przyglądajcie się. Nazwy zwierząt, 50 zł płacę za dwie nazwy, także musicie odszyfrować aż dwie. Ja szybciutko przypominam regulamin i czekam na zwycięzcę. Program króciusieńki, przypominam, a ostatni w tym tygodniu, także rozdajmy dziś duże pieniądze. Pamiętajcie, że w naszym programie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, że za każde zrealizowane połączenie zapłacisz także za to, które nie połączy cię ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrodę zdobywasz udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie, szczegóły na www.sms.tvp.pl. No dobrze. Pędzimy, pędzimy, biegniemy. Ostatni program w tym tygodniu. Także kochani, piękny piątek, biały nam się zrobił, także zima przyszła. Nie chce się pewnie wstawać o tej porze, w 5:30 nad ranem, prawda? Trudno, ciężko, ale od tej pory w zagadkowej jedynce do wygrania 50 zł. Także warto, spróbujcie. Przypominam, odszyfrowujemy nazwy zwierząt. Nie dodajemy sobie pracy, czyli pierwszy prostokąt to jest jedna nazwa, drugi prostokąt to jest druga nazwa. No i mamy tutaj takie cudaki zwierzaki jak fażyra i pompochita. No to nawet ktoś, kto nie jest zoologicznie, że tak powiem, uzdolniony i nie ma dużej zoologicznej wiedzy, powinien wiedzieć, że fażyra i pompochita nie są funkcjonującymi, żyjącymi zwierzaczkami. Także trzeba odszyfrować te nazwy. Bo jak poprzekładacie te litery, to powstaną zwierzaki, które mają znaczenie w języku polskim. Uwaga! Jakie? Gwiazdka 7358 komórka. Gwiazdka 7358 króciusieńki numer komórkowy. Bądź 704-304-000 komórka i stacjonarny. Zapraszam. Śmiało. Słuchajcie, no ja zamilkłam, że tak powiem, czekam na telefon, tak jak powiedziałam. Dziś wam oddaję głos, drodzy państwo, korzystajcie, bo nie ma dużo osób przed telewizorem. Piątek, niektórzy mają już weekend, prawda? Rzadko wstaje się o 5:30 nad ranem i ma się czas, ale ktoś ma. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Justynko, to będzie żyrafa i hipopotam. Ale oczywiście, że tak. Brawo, gratuluję serdecznie. Oczywiście żyrafa i hipopotam, czyli ta nasza pompochita i fażyra. Rozszyfrowane 50 zł dla pana. Tak się wygrywa, kochani. Mówiłam, że nie ma konkurencji. Szybciutko pan trafił. Oczywiście znał rozwiązanie, więc super. Super. Druga zagadka. To samo. Spójrzmy na te dziwaki. Słuchajcie. Petronius i Bondlewił. To ma reżyser wyobraźni, słuchajcie, z samiuszkiego ranka. Piątek, no dobrze, kochani, fajne zagadki, prawda? Sami przyznacie, że zwierzaki to jest bardzo fajna kategoria, tym bardziej, że wszystkie litery są. Także zobaczcie, może być łatwiej czasem, prawda? Ja nie mówię, że zagadka jest bardzo łatwa, bo aż dwie nazwy zwierzaczków do odszyfrowania, ale kiedy musimy sobie dołożyć litery, prawda? Albo kiedy na przykład musimy być bardzo, bardzo spostrzegawczy, tak jak wczoraj, to jest troszeczkę trudniej. Dziś korzystajcie. Kochani państwo, korzystajcie z okazji piątku. Reżyser, troszeczkę łatwiejsze zagadki. 50 zł, no ale oczywiście nie mogą być bardzo, bardzo łatwe, bo za momencik już będziemy grali o duże pieniądze. Także za moment będzie już trudniejsza zagadka. Korzystajcie. Oczywiście najpierw musimy rozwiązać tę zagadkę, także wszystko od was zależy. To jest wszystko w waszych rękach. Jeśli macie odpowiedź, znacie rozwiązanie, to teraz. I dzień dobry, jak cudownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka odpowiedź? Nietoperz i wielbłąd. Doskonale, czyli ten wielbłąd, czy jak mu tam było, to wielbłąd. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I nietoperz. No, zupełnie różne zwierzaki, nie mają ze sobą nic wspólnego. Ale dzięki panu, gratuluję serdecznie. Mamy rozwiązaną zagadkę. I kolejna zagadka. Aha, to już nie zwierzaki, tylko miasta. 100 zł. Mówiłam, że będzie trudniej, ale słuchaj, skoro to są miasta, prawda, polskie, ale ja już wiem, że te miasta mogą mieć różne dziwne nazwy. Dajmy 200. Marcinku, dajmy 200, bo wiesz, że już minęło troszkę czasu, prawda? A obiecałam widzom, że dzisiaj dużo zagadek, także jak tak pięknie rozwiązują, 200 zł, kochani. Turnio, Cięszy i Serekin-Winiec. Nie ma takich miast w Polsce, od razu mówię. Także gdyby ktoś się zastanawiał, czy są, to nie ma. Trzeba poprzekładać litery, ale nie bawimy się w przekładanie liter między miastami.
pierwsze miasto, drugie miasto, trzecie miasto, wszystkie litery są w odpowiednich kolumnach, tak? Taki znak drogowy troszeczkę, prawda? Ze strzałką, może jeśli ktoś dużo podróżuje, może mamy na przykład przed telewizorem zawodowego kierowcę. Oni wstają o tej porze, prawda? Także pozdrawiamy wszystkich zawodowych kierowców. No i też tych, którzy wsiadają za kółko oczywiście o tej porze. Pozdrawiamy gorąco, szczególnie tych, którzy jeszcze program Pierwszy Telewizji Polskiej oglądają. Kochani, zostańcie chwilę z nami. Zagadka trudna, bo trzy nazwy do odszyfrowania i to są polskie miasta, ale może właśnie forma zagadki pomoże. Bo to troszeczkę jak znak drogowy, prawda? No powiem szczerze, że jak tak patrzę, mnie się coś kojarzy. Ostatnio dużo podróżowałam, więc może dlatego. Kto jeździ po Polsce? Gwiazdka 7358 komóreczka, 704-304-000, stacjonarny i komórka, 200 zł do wygrania. Uwaga, uwaga, kochani Państwo, korzystają osoby, które podróżują. Tak mi się wydaje, które po Polsce jeżdżą troszeczkę. No i oczywiście te, które potrafią szybko poukładać litery. Nie ma takich miast. Nie, nie. Nie ma takiego miasta jak Turnio. Ale jest inne miasto z tych samych liter. Tylko poprzekładanych. Jakie? Nie dodajemy liter, nie odejmujemy, nie zamieniamy. 200 zł. Także korzystamy, słuchajcie. No ja mam dzisiaj świetny humor. Naprawdę poopowiadałabym wam, bym wam coś pożartowała, ale nie mam czasu. Także czekam na telefon, czekam na odpowiedź. Mało czasu, bardzo. Co do sekundki musimy się zmieścić. Pierwszy w ramówce program dziś, także sami wiecie, czas to pieniądz. Zapraszam. Trudna zagadka, ja wiem. Jeśli ktoś na przykład w ogóle nie podróżuje po Polsce, prawda, bo ma taką pracę stacjonarną, z której nie bardzo może się wyrwać, może być problem. Bo to są jednak polskie miasta i to taki troszkę znak drogowy. Na autostradach często, prawda? Na drogach ekspresowych są takie tabliczki właśnie podobne do tej. Ale właśnie jak ktoś nie podróżuje, może mieć problem. Co reżyser na to? Marcinku, słuchaj. Ja mam taką propozycję. Jest piątek, zanim usłyszymy telefon. Pamiętasz, wczoraj się nie udało, bo pani pomyliła Mickiewicza, zdaje się, z Makuszyńskim, prawda? Dokładnie, mieliśmy Kornela Makuszyńskiego, pani powiedziała Mickiewicz. Dajmy mały bonus. Tego małego dajmy. No piątek jest, Marcinku. Kochani Państwo, uwaga, uwaga, obwieszczam, że 200 zł za poprawne rozwiązanie zagadki pozostaje plus, uwaga, uwaga, z okazji piątku, z okazji zagadki, dla pierwszej osoby, która trafi, poda te trzy nazwy miast. 2800 bonus, czyli łącznie 3000 zł. Poproszę o zapisanie tego na ekranie, ale trzeba jak najszybciej rozszyfrować te trzy miasta, wszystkie trzy. Czyli szybko ktoś wpada do studia na żywo, program jest na żywo. Na żywo wypowiada trzy nazwy miast i szybciutko wędrujemy wtedy do bonusa, dobrze? Pięć króciutkich pytań, ja wiem, że jest wcześniej, ale pytania są naprawdę z wiedzy ogólnej i łatwe. Prawda? Sami przyznacie, że czasem mylicie się w takich naprawdę błahych pytaniach. Także kwestia skupienia, ale na razie skupiamy się na miastach. Kto rozszyfrował? Może już ktoś ma dwa. Szuka trzeciego, to szybciutko. Tylko bardzo, bardzo proszę, kochani Państwo, jeśli wybieracie numer telefonu, a nie macie trzech miast, albo nie jesteście pewni swojej odpowiedzi, zaczekajcie momencik. Naprawdę 3000 aż można wygrać łącznie. Także naprawdę nie warto się pomylić, bo ja mogę uznać tylko pierwszą odpowiedź. A sami wiecie, że pośpiech aż taki, prawda, kiedy nie jesteśmy pewni, nie wiemy, nie jest dobrym doradcą, bo bywały pomyłki. Także tu trzeba wiedzieć. Polskie miasta mają różne nazwy, prawda, szczególnie te mniejsze miasta. Nazywają się naprawdę różnie, śmiesznie, dziwacznie. No ja wiem, bo dużo po Polsce podróżuję i w jedną i w drugą stronę. Także trzeba mieć jednak wiedzę, albo po prostu, tak jak powiedziałam, podróżować. Może ktoś jest zawodowym kierowcą, jeździ po Polsce.
Ktoś powinien już mieć te nazwy. Te 3000 nie będą czekać. Kochani moi, korzystajcie. Korzystają osoby, które mają wiedzę na temat odpowiedzi, które wiedzą, jakie to są miasta. Wybierzmy razem numer telefonu, dobrze? Jeśli masz komórkę w dłoni, króciusieńki numer. Gwiazdka 7358. Jeśli telefon stacjonarny, 704-304-000. Z komórki też możesz wybrać ten numer. On jest i dla komórki, i dla stacjonarnego. Także nie da się pomylić. Numery cały czas na dole ekranu. Przypominam, żeby się nie pomylić. Ani w nazwie miasta, ani w numerze. Trafiacie na żywo do programu. Czekamy, czekamy, kochani. Tak jak powiedziałam, niestety i na potwierdzenie moich słów mamy bardzo, bardzo malutko czasu, także tę zagadkę musimy już kończyć. Może ta ostatnia nazwa, najdłuższa, prawda, sprawia największy problem. Kończymy zagadkę. Momencik, momencik, Marcinku, bardzo cię proszę, daj przebudzić się państwu przed telewizorem. Może łyczek kawy. Otwórzcie okno, słuchajcie, biało za oknem, naprawdę piękna zima nam się zrobiła. Odetchnijcie świeżym powietrzem. Może wtedy. Przypominamy sobie, geografia Polski. Miasta. I tak coś mi się wydaje, że skoro to jest znak drogowy, niech mnie reżyser poprawi. Jeśli się mylę, to to jeden region. Jedno województwo najprawdopodobniej. Dobrze myślę? Nie? A to nie. To słuchajcie, mi się pomyliło, ale to dlatego, że ja nie znam rozwiązania. Tutaj dywagowałam nad rozwiązaniem zagadki. Wydawało mi się, że skoro znak drogowy, to być może faktycznie będą to miasta z jednego województwa, ale nie. Czyli nie. Czyli po trasie miasta, tak? No to nie, 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 słuchajcie, rozstrzelone te miasta. Rozstrzelone. Ja chciałam, słuchajcie, mnie, ja bym się pomyliła. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, podróżując, prawda, i widząc te znaki, często jest tak, że są to jakieś miasta położone, prawda, w niedalekiej odległości. Albo te, po których się jeździ, do których się jeździ po jednej trasie. Dobrze, ja bym się pomyliła, rozstrzelone strasznie. Ale widzę, że reżyserka już daje 10 chwil, króciutki program. Dobrze, kochani, ja już wam nie mieszam, ale na te 10 chwil. Kochani, po raz pierwszy w zagadkowej jedynce. Ostatni program w tym tygodniu. Trudne, trudna zagadka, trudne miasta, ja już bym się pomyliła. Także dajemy, kochani, 200 zł za rozwiązanie zagadki plus 4800 zł bonusa łącznie. 5000, ale mamy 9 chwil. Kochani państwo, korzystamy. 8. Korzystamy. Koniec tygodnia. Cudowny piątek. Weekend. Weekend. Oddajemy nadwyżki. Nie udało się wczoraj. Pomyłka naprawdę błaha, prawda? Przy drugim pytaniu. Także skupcie się dziś. Zagadki do rozwiązania. Absolutnie. Kochani, 7 chwil, ale program jest króciutki, króciusieńki, dlatego ja nie mam więcej czasu. Kto wstał? Kto się przebudził? Akurat włączył telewizor w tym momencie. Kochani, znak drogowy. Ktoś myśli sobie tak, ja znam te miasta, ja tam byłem, ja jechałem drogą. Gdzie ten znak był? Bardzo możliwe, one są bardzo rozstrzelone. Ja myślałam, że to będzie jedno województwo. Nie. Słuchajcie, cała Polska tak naprawdę. Cała Polska. Kochani, kto był, albo kto wie, jakie to miasta? 6 chwil zostało. Jak mocno, mocno trzymam kciuki, korzystajcie, kochani. Koniec tygodnia, koniec na weekend z zagadkową jedynką. Zobaczymy się dopiero w poniedziałek rano. O 5 rano. Ale weekend cały wolny, słuchajcie. 3 dni nie będzie rozdawania pieniędzy, także dziś 5000 zł. Warunek konieczny? 3 miasta. Uwaga, jeszcze 5 chwil, połowa odliczania musi się udać. Korzystają osoby, które znają geografię Polski.
które jeżdżą, może zawodowi kierowcy, przypominam, to są nazwy miast. Znak drogowy. Mogliście go mijać. Rozstrzelone te miasta. Każde z innego województwa. Uwaga, uwaga, nawet 5000 zł. Mocno trzymam kciuki. 4. Nie przeciągamy odliczania, nie możemy przeciągać. Mili moi, króciusieńki program, króciusieńki. Gwiazdka 7358 komórka. 704-304-000 komórka i stacjonarny, zapraszam. Było łatwo, były zwierzaki. Pojawiły się miasta, jest już trudno, ale... Kochani, ten problem nie ma tego złego. 5000 zł. Myślę, że problem jest z tym trzecim miastem. Najtrudniejszym, najdłuższym. Ale naprawdę warto przysiąść. Nazwy miast. W każdej kolumnie jedna nazwa. Dwie chwile. Nie mamy czasu do wygrania nawet 5000 zł. Ja już też, kochani, czekam na konkretną osobę. Tylko i wyłącznie przy tej zagadce. Najtrudniejsza dziś zagadka. Nie ostatnia, mam nadzieję. Ale musimy się bardzo, bardzo pospieszyć. Musimy kończyć. Uwaga. Korzystają osoby, które są przed telewizorem. Nie ma dużej konkurencji. I korzystają osoby, które znają odpowiedź. Mamy ostatni moment. Komu się udało? Kto to będzie? Jedna chwilka. Kochani, naprawdę zapraszam. To nie jest łatwa zagadka. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale 5000 zł. Słuchajcie, niektórzy miesiąc ciężkiej pracy i nie zarabiają tyle, prawda? Ogromne pieniądze. Gdybym była teraz przed telewizorem, nie zastanawiałabym się ani chwili, znając odpowiedź. Nawet 5000 zł. Ogromny zastrzyk gotówki. Mamy połowę stycznia, kochani. Na pewno się przyda. Ferie niebawem, prawda? A no właśnie. Słuchajcie, dobrze. Koniec żartów, mamy 0. Jedna osoba. Kto to będzie? Szansa na 5000 zł. Razem ze mną komórka. Szybki, krótki. Gwiazdka 7358. Stacjonarny i komórkowy. 704-304-000. Szybciutko. 3 miasta. Nawet 5000. Jedna osoba. Teraz. Ajajajajaj. Już? Nie, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem. Każdy program leci mi szybciej niż poprzedni. Mamy tyle czasu, co zwykle, natomiast on już się kończy. Ja mówiłam króciusieńko. Ja się nie przyzwyczaiłam, kochani, ja dopiero zaczęłam rozdawać pieniądze. Myślałam, że jeszcze dziś rozwiążemy kilka zagadek. Na sam koniec zostały nam te 3 miasta. Mamy koniec programu. Co to znaczy? To znaczy, że mamy kilka chwil, w których musimy zdążyć rozwiązać tę zagadkę i rozdać te 5000, rozwiązując pytania bonusowe. Kończymy program. 5000 zł na koniec tygodnia, koniec dzisiejszego programu. Fajna zagadka, trudna, ale fajna. Można się popisać wiedzą, można się pobawić troszkę, prawda? Bo tu też chodzi o dobrą zabawę. Za aż 5000, nawet tyle do wygrania. Śmiało. Jeśli ktoś czekał do ostatniej chwili, mamy koniec programu. Ja już tylko czekam na jedną konkretną osobę. Nie ma czasu na pomyłki, nie ma czasu na zastanawianie się. Z dwoma miastami nie wybieramy numeru. Tylko jeśli mamy 3. Wybieramy, bo ja muszę kończyć program. Uwaga! Gwiazdka 7358.
Komórka i stacjonarny 704 304 000. Kończymy program. Trzy chwilki ode mnie i będę musiała się żegnać. Tylko na wybranie numeru telefonu dla osoby, która wie. Trzy. Nawet 5000 złotych. Znasz te miasta, znasz? Jeśli znasz, to teraz. Szybciutko, kochani, korzystamy, korzystamy. Dwa. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Łatwe pytania dziś naprawdę. Muszę to powiedzieć. Jeden. Nawet 5000. Wyjątkowo dziś. Pierwszy raz w zagadkowej jedynce szansa na aż tak duże pieniądze. I możesz je wygrać, ale trzeba wybrać numer, trzeba w tym momencie zawalczyć. Kto zawalczy? Na kogo mogę liczyć? Póki nie usłyszałam telefonu, każdy może wygrać. Także wybieramy szybciutko. 704-304-000. Komórka i stacjonarny. Tylko komórka, gwiazdka 7358. I ja już nic nie mówię, czekam na telefon. Kochani, ja naprawdę nie mogę czekać dłużej. Ze wszystkich stron słyszę, że kończymy program. Ja wiem, że to nie jest łatwa zagadka. Ja wiem, że jest adrenalina, są nerwy. To jest nawet 5000 złotych. Nie każdy wygra. Tylko osoba, która na 100% wie, jakie to nazwy miast. Moja prośba. Kiedy tylko usłyszysz mój głos w słuchawce swojego telefonu, od razu szybko mów odpowiedź. Dobrze? Żebyśmy ze wszystkim zdążyli. Trzy miasta. Nawet 5000. Dla kogo? Reżyserka, tak? Na 100% to ile mamy czasu? Ja wiem, że nie mamy, ale... Półtorej minutki. Słuchajcie, półtorej minutki na wybranie numeru. Także ja trzymam mocno kciuki. Czas. Start. Wystartowali, słuchajcie, błyskawicznie zegar ruszył, to są sekundy. Tak sobie pomyślcie na co dzień, co to jest półtorej minutki, prawda? To jest nic. A w naszym programie w ciągu półtorej minutki można wygrać nawet 5000 złotych. Minutka, 10 sekund. Kto jest ze mną przed telewizorem? Na kogo mogę liczyć, kochani, dużo pieniądze? Uwaga, 5, 4, 3, 1, minuta. Kto mi zrobi taką niespodziankę na koniec tygodnia? Słuchajcie, jeszcze tyle nie rozdałam. Jeszcze nie miałam nigdy tyle do rozdania. Także wyjątkowy program. Maksymalnie pośpieszyć się musimy teraz, bo mamy 40 sekund. Ostatni raz. Szutem na taśmę. Kto wybiera numer? Za momencik będzie za późno. Pół minutki zostało. Spieszymy się, spieszymy. Gwiazdka 7358. 704-304-000. 20 sekund. Uwaga. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jedna osoba błyskawicznie. Trzy nazwy miast. Tu z tego znaku drogowego, obok mnie. Jakie to miasta? Słuchajcie, to jest koniec programu. W tym momencie ktoś musi trafić do studia, także wybieramy. To możesz być ty. Ostatni raz. Komórka, gwiazdka 7358. Stacjonarny i komórka 704-304-000.
5000 może powędrować właśnie do ciebie, tylko muszę cię usłyszeć głośno i wyraźnie. Momencik. Już słyszę, że kończymy, ale jeszcze czas na jeden telefon. Bez pomyłek. Szybka odpowiedź. Komu się uda? Czekamy, czekamy, czekamy sekundkę. Muszę kończyć. 3, 2. Jeden. Jeszcze sekundkę czekamy. Pierwszy raz. 5000 złotych w puli. Tyle nawet można wygrać. Warunek konieczny. Najpierw trzeba podać te 3 miasta. Uwaga. Zdecydowana osoba. Kochani, bardzo proszę, ktoś, kto na co dzień jest osobą konkretną. Dzwonię, mówię, 3 miasta, pach, pach, pach. Kto to będzie? Pięć tysięcy złotych. To. Zapraszam, kochani, ja mocno, mocno trzymam kciuki z całego serca. Życzę właśnie tobie tych 5000. Ale to ty musisz podjąć decyzję. Gwiazdka 7358. Dzień dobry. Dobry, witam. Toruń, Cieszyn i Skierniewice. Doskonała odpowiedź. 200 zł już należy do pana. 5 pytań, 30 sekund. Czas leci, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Powodzenia. Dobrze. W którym miesiącu obchodzimy święto pracy? W maju. Dobrze. Kto jest autorem powieści Rodzina Połanieckich? Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz? Dobrze. Podaj 5. planetę od Słońca. Wenus. Jowisz! Jowisz, ale prawie. Była ogromna szansa. Brawo. 200 zł dla pana. Kochani, cudownego, pięknego, słonecznego, spokojnego, białego weekendu. Szalejemy. Zapraszam w poniedziałek na godzinę 5 rano. Będą nowe zagadki, będą nowe pieniądze do rozdania i mam nadzieję, że w końcu rozdamy naprawdę duże, duże. Te 5000, myślę, przejdzie na kolejny tydzień. Nie były trudne pytania, ale widzicie, jak to jest z samego rana. Jowisz, Wenus, prawda? Może się pomylić. Gratulujemy panu serdecznie. Zapraszamy was, kochani, tak jak powiedziałam, po weekendzie ogromne buziaki, ogromne pozdrowienia dla wszystkich przed telewizorem.